Dzień dobry, serdecznie witam na spotkaniu w Kielcach na Eneksie. Jedną z wielu pytań, mi zadawaliście, to było, w jaki sposób można zebrać energię latem, aby ją wykorzystać do ogrzewania zimą. Jednym z pomysłów było podgrzewanie wody w pojemnikach zakopanych w ziemi, czyli mamy takie pojemniki typu mojzer. każdy z nich mieści 1000 litrów wody, czyli jedną tonę. Zakopujemy, bardzo dobrze uszczelniamy styropianem i zakładamy, że nie ma w ogóle w ogóle żadnej straty, czyli to ciepło skromadzone latem w tym pojemniku na przykład poprzez grzałki elektryczne grzejmy tą wodę, ono nam niech stygnie samoczynnie, a w zimie pobieramy z tych zbiorników ciepło. Ja założyłem, że temperatura tutaj wzrośnie nam latem o 70 stopni, i zimą odbierzemy te 70 stopni, czyli podgrzejemy je do temperatury 90 stopni Celsjusza, a w zimie ostudzimy do 20 stopni Celsjusza, bo przecież tam wymiennik pompę ciepła. Pytanie brzmi, ile potrzebujemy takich pojemników, żeby ogrzać taki dom, dom jak mój, a taki dom jak mój, ponieważ ja wiem ile mój dom potrzebuje energii cieplnej do przetrwania zimy. Poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby mi rozwiązała takie zadanie: ile kilotogodzin potrzeba, by 1000 litrów wody podgrzać o 70 stopni. Założyłem, że tyle energii, ile włożymy, tyle samo energii wyjmiemy, czyli sprawność 100% tego zbiornika. Dlatego założyłem 100%, ponieważ potem możemy sobie od tej wartości odjąć 10, 20, 30% strat, ale załóżmy, że jest 100% sprawności, żebyśmy mogli oszacować to minimum jakie jest potrzebne do odgrzania tutaj sobie możecie przeczytać co sztuczna inteligencja mi odpisała najważniejsze jest, że w 1000 litrów, czyli w jednej tonie zmagazynujemy 81,4 kWh energii cieplnej też założyłem, że sprawność grzałki elektrycznej jest 100% czyli dokładnie tyle energii nam potrzeba podgrzewając tą wodę o 70 stopni Celsjusza 70 tysięcy kilokalorii to jest 81 kWh. Na wszelki wypadek pokażę Wam tutaj to przeliczenie. 70 tysięcy kilokalorii na kWh 81,41 kWh. W Excelu, który najbardziej lubię, 1000 litrów podgrzanie o 70 stopni wymaga 81 kWh. Mój dom Potrzebuję około 1000 metrów sześciennych gazu rocznie na ogrzewanie się. Skąd to wiem? Ponieważ od wielu, wielu lat dokładnie spisuję, ile metrów sześciennych gazu zużyłem na rocznie. Ile, ile metrów sześciennych gazu rocznie zużywam? Tu widzicie 2010 rok 1800 metrów sześciennych 1400 potem to maleje 909, 938, 977 tak żebyście po prostu mm, uznali, że te moje obliczenia są w miarę wiarygodne dla was. Przyjąłem tylko 1000 metrów sześciennych gazu jako moja potrzeba do ogrzania domu rocznie. 1000 metrów sześciennych gazu to jest 10 tysięcy kWh energii. Na każdy, kto ma gaz, ma na rachunku taki przelicznik. To nawet jest trochę więcej niż 10 tysięcy, ale ja też przyjąłem tutaj tą optymistyczną wersję, że mój dom potrzebuje 10 000 kWh energii rocznie, żeby się podgrzać. No, w przypadku ci, co mają pompy ciepła, wiedzą, że zużywają około 4 do 6 kWh energii elektrycznej na pompę ciepła COP3, czyli tak naprawdę potrzebują od 12 do 16 kWh energii. Przy moich bardzo optymistycznych założeniach 10 tys. kWh potrzebowałbym 123 tony wody, żeby w nich zmagazynować taką ilość energii w ciągu lata, czyli dokładnie tą ilość energii żeby starczyło mi na ogrzanie domu przez cały rok. 123 takie pojemniki typu Moiser byłyby mi potrzebne jak widzicie niestety jest to mało możliwe, nie dałoby się tego tak łatwo zrobić. Chyba, że wykopiemy głęboki basen i odpowiednio go zaizolujemy tak, żeby ta energia z niego nie uciekała, chyba, że zastosujemy inną ciecz niż woda, która ma wyższe ciepło właściwe. Na przykład woda słona ma trochę wyższe ciepło właściwe, ale zobaczcie, tu mam tabelę, ciepło właściwe. Hmm. Jest woda 4221. Rtęci, benzyna, gliceryna wszystkie mają poniżej tych 4000. Gazy, wodór. Wodór ma 14000, no ale trudno magazynować w ogóle jest wodór, a w ogóle i tym bardziej trudno by byłoby go podgrzewać i odbywać z niego energię. Hel 5000, czyli dużo więcej od wody. Luty, ur... Lit 3,5 tysiąca, drewno 1500. Także sami widzicie, że to naprawdę woda ma największe ciepło właściwe i bardzo trudno jest zastąpić wodę substancją, która, miałaby to le która byłaby lepsza w magazynowaniu energii cieplnej. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.